Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin i chciałbym dzisiaj was powitać w takim dosyć dziwnym filmiku, bo tam gdzieś w tle leci jakaś giera, a ja będę opowiadał o moim sprzęcie, ponieważ jak doskonale wiecie, przed wakacjami pracowałem w jednej z ludzkich firm, później w trakcie wakacji moich sobie dorabiałem co nieco, no i udało mi się zgromadzić fajną sumkę pieniędzy, dzięki czemu tutaj mogłem sobie złożyć nowy zestaw do grania, nagrywania, renderingu, no ogólnie do pracy i zabawy. Taki mocniejszy komputer na trochę dłużej czasu. No i chciałbym wam opowiedzieć o tym kompie, bo wielu ludzi było takich zdziwionych, że wow, Robin, jakie cuda w tym komputerze masz i w ogóle co się stało, że tak się stało. No po prostu stwierdziłem, że fajnie mieć mocny komputer, dlatego zrobiłem jego dosyć silną renowację, no i stworzyłem małego potwora, chociaż mały potwór z problemami, ponieważ aktualnie próbuję uporać się z problemem samoczynnego restartu, kernel Power 41 chyba to jest identyfikator, no ogólnie bardzo, bardzo słabe, no i walczę, ale myślę, że uwalczę to w końcu, testuję, cały czas sprawdzam, więc myślę, że chwila, moment i się uporam z tym problemem, chociaż na razie komputer działa jeszcze, więc póki działa, to sprawdzę listę i poopowiadam wam co nieco o sprzęcie. Zacznijmy od płyty głównej, czyli podstawowej rzeczy, która jest potrzebna w naszym komputerze, która łączy wszystkie elementy, dzięki czemu możemy sobie działać. Jest to płyta główna Gigabyte'a GA970AUD3P. Oczywiście całą listę tego sprzętu znajdziecie w opisie, jeśli chcecie sobie poklikać, posprawdzać co to wszystko ma, ja opowiem z grubsza. Bardzo fajna płyta, która ma sekcję zasilania 8 plus 2 z tego co pamiętam, dzięki czemu można naprawdę na niej bardzo dobrze kręcić. To jest taka podstawowa, jedna z tańszych płyt, która właśnie nadaje się do takiego całkiem fajnego OC. No obsługuje oczywiście tam wszystkie standardy, które są potrzebne, które mi akurat były potrzebne, czyli podstawka M3 Plus do procesora, 4 sloty na pamięć RAM, akurat wszystkie zapełnione mam, bo mam pamięć 4x4, chociaż wolałbym mieć 2x8, no ale to mniejsza. No i oczywiście dual channel, wszystko jest ładnie, obsługuje do 32 giga, ja mam 16 w kompie, więc wszystko spoko. No możecie sobie poczytać, tutaj PCI 2 sztuki, PCI Express razy 1 ma 3, no i 16 jedną ma, czyli na kartę graficzną, żeby można było wpiąć. No i właśnie ja tak korzystam. Ogólnie możecie poczytać, najważniejsze funkcje to to, że można na niej dobrze kręcić i że obsługuje wszystko to, co ja potrzebuję. Kolejny będzie procesor, znowu poleciałem w AMD-ka, tym razem AMD-k to będzie FX8320E. Świetny procesor, coś co udało się AMD naprawdę, naprawdę dobrze, to jest jeden z tych procesorów, które warto polecić, bo jego kultura pracy, jego możliwości są na tak dobrym poziomie, że spokojnie może konkurować z Intelem w różnych szrankach stawać i będzie wygrywać, bo naprawdę jest to procesor świetny, zwłaszcza po podkręceniu, on dopiero pokazuje swoją prawdziwą moc, jak się go podkręci, więc typowo tutaj procesor do kręcenia naprawdę jest świetny i polecam go właściwie każdemu, kto nie ma jakoś dużo pieniędzy, a chce mieć bardzo fajny procesor. Do tego, no oczywiście nie mogło zabraknąć potwora, to jest najdroższa z rzeczy z mojego kompa, najdroższy podzespół. Jest to karta graficzna EVGA GeForce GTX 980 Ti hybrydowa wersja z 6 GB pamięci GDDR5 oczywiście, na szynie 384. Ogólnie karta graficzna to jest wow, to jest niesamowite, coś genialnego, po prostu to jest tak zaawansowany sprzęcior. 980 Ti to jest najmocniejsza z kart z tej starej generacji. No jest karta potwór, po prostu jeszcze chłodzenie wodne to już w ogóle jest coś pięknego. Karta daje radę sobie ze wszystkim pięknie, zwłaszcza, że można ją nawet bardzo, bardzo dobrze podkręcić. Jak się ją podkręci, to już w ogóle jest... To jest szczyt szczytów normalnie, to jest coś genialnego. Naprawdę, świetnie, świetnie działa, świetnie się na niej pracuje. Ma wszystkie jakieś tam wsparcia, wszystkie pierdoły, wszystko to, co potrzebne. No i chłodzenie wodne, dzięki czemu bardzo ona sobie fajnie pracuje i właśnie no nie grzeje się, można ją podkręcić. No jest idealna po prostu. Do tego zestawu pasuje perfekcyjnie, bardzo mi się dobrze na niej pracuje. Następne będą dyski. Tutaj na system wybrałem dysk, jeden z tańszych dysków, SSD Adaty Premier Pro SP550. Jest to 120 giga pamięci. To jest jeden z najtańszych SSD-ków dostępnych na rynku, z tych takich powiedzmy firmowych, trochę lepszych.
wystarczający na system w około 13 sekund się startuje, więc szybciutko wszystko bardzo ładnie chodzi, wszystko się ładnie szybko wczytuje. No, SSD na system to jest podstawa w dzisiejszych takich systemach komputerowych jakby. Do tego jeszcze mam 1 TB Western Digital Caviar, ja mam chyba Green, a tutaj wrzuciłem Blue, no mniejsza. Ogólnie też podstawowy dysk, on jest akurat na programy, na gry, na wszystkie pierdoły jakieś tam, które są mi potrzebne, no i wiadomo, na nagrywanie oczywiście, 1 TB tutaj wystarcza mi. Bardzo fajny dysk, taki też podstawowy, ale no warty polecenia. Tutaj o ramie, nie wiem czy wspominałem, to jest ten Crucial Ballistics, ja mam 4x4 aktualnie, to jest DDR3 zwyczajna. Podstawowy w sumie ramik, ale naprawdę fajny, on bardzo dobrze sobie radzi w tym zestawieniu i naprawdę daje radę. 16 giga z tego względu, że no zazwyczaj w grach nie potrzeba więcej niż więcej niż 8 właściwie nie. Ja tutaj postawiłem na więcej, czyli na 16, ponieważ renderuję i potrzebuję ogólnie tego RAMu właśnie do renderowania, do tworzenia filmów, do jakichś tam grafik i tak dalej. Bardzo przydatna sprawa, więcej RAMu lepiej, i zwłaszcza, że RAM nie jest wcale drogi, więc można było tutaj zainwestować w niego. Więc RAM, tak, dysk, płyta główna, zasilacz, bardzo ważna sprawa. Myślałem, że właśnie problem z tymi restartami leży po stronie zasilacza, przez co wymieniłem mój stary zasilacz na nowy. Jest to teraz zasilacz Tacenz Valeo V900W modularny. Firma trochę mniej znana, był to jeden z tańszych zasilaczy, ale to nie znaczy, że firma mniej znana to, że zła. Poczytałem sobie, poszukałem. Bardzo ważne jest to, żeby nie kupować jakichś chińskich, szajsowatych zasilaczy. Akurat ta firma i ten zasilacz jest, no nie jest to jakieś chińskie gówno, że tak nieładnie powiem, tylko jest naprawdę porządny zasilacz za niedużą cenę, no i jest bardzo mocny, jak sami widzicie, 900W, oczywiście ten zestaw wcale tyle nie ciągnie i o wiele mniej tego prądu zżera, bo myślę, że ten zestaw to z max 700 to pobiera, jeszcze, no myślę, że nawet mniej, ale był tani, był dobry, więc stwierdziłem, że wezmę sobie ten zasilacz, póki co, w razie gdyby coś się działo, ja go mam w planach gdzieś tam później wymienić na coś innego, ale jest dobrym zasilaczem, nie mówię, że jest najlepszym, jest dobry, taki zwyczajny zasilacz, myślę, że okej. No oczywiście chłodzenie procka jeszcze, bardzo ważna sprawa, tutaj oczywiście jest chłodzenie złe wrzucone w tym koszyku, który wam podesłałem, zaraz wam powiem dokładnie jakie mam chłodzenie, ponieważ no Morele wycofało to moje chłodzenie już ze sprzedaży, co nie jest zbyt fajne, z tego co widzę chyba mi się wykrzaczył internet, oczywiście, świetnie internecie, dzięki, ale to moje chłodzenie, jak ono się nazywało, jest to Fortis, tylko że Silentium PC, Fortis i tam HE, nie pamiętam jak to dalej leci, ale mam Fortisa, jest to bydlak ogromny i naprawdę chłodzi kozacko, procesor czasami jest chłodniejszy od mojego pokoju, no nie, że na przykład ja mam w pokoju 23 stopnie, bo mam cieplutko, a procesor na przykład, na procesorze mam temperaturę 20-19 stopni, także chłodny jak cholera. Oczywiście jeszcze przed podkręcaniem to wszystko jest mniej więcej, bo cały czas próbuję uporać się z tym problemem, z tym kernelem. I ogólnie jeszcze dodatkowo do chłodzenia, oczywiście Buda, no Buda jest kozak, bo Silentium PC Gladius X60 Pure Black, ogromna Buda, ma chyba z pół metra prawie, plus minus, no jest wielkie i mieści w sobie wszystko to, co trzeba. Po prostu no idealna buda do tego zestawu. Ona w fabrycznie miała 2 wiatraki chyba z przodu i 1 z tyłu i ja sobie jeszcze dorzuciłem 2 na górę. I 1 to jest Silentium Zephyr 120 i jeszcze Alpenfochen Wing Boost 2 plus PWM i w ogóle taki jakiś śmieszny. Kiedyś go tam kupiłem, bardzo ładnie działał w starym zestawie, więc go stwierdziłem, że przerzucę do nowego. Dzięki czemu mam 2 wiatraki z przodu, 1 z tyłu i 2 od góry, co wyciąga i daje bardzo fajne, chłodne powietrze. No i ogólnie zestaw nie przekroczył mi nigdy chyba ponad 50 stopni na pełnym, wiecie, na pełnym obciążeniu. Oczywiście po podkręceniu tutaj te temperatury na pewno skoczą, ale myślę, że też więcej niż 70 to nie będzie nic miało. Tutaj przede wszystkim sekcje zasilania bardzo cierpią. Na tej płycie głównej, którą wam tutaj prezentuję, no sekcje zasilania niby są chłodzone radiatorami i tak dalej, ale niestety one się dosyć mocno grzeją. Trzeba dbać o to, żeby właśnie, trzeba kontrolować, czy one się nie za mocno grzeją. Dlatego mam tak dużo wentylatorów w tym zestawie, żeby
tutaj to ciepłe powietrze jak najszybciej uciekało, a chłodne sobie wchodziło, dzięki czemu właśnie te temperatury mam naprawdę na fajnym poziomie. Mogę wam, a nie, nie powiem wam teraz, jakie mam aktualnie temperatury. No ale ogólnie ten cały zestaw tak się prezentuje, jeśli o czymś zapomniałem, to możecie sobie rzucić. Tutaj akurat chłodzenie, co do chłodzenia CPU, to wrzuciłem jakieś inne podobne do tego, które ja mam. No bo tak jak mówię, nie mam niestety, nie mam już na Morelach dostępnego tego, które ja posiadam. Także ogólnie cały zestaw według tego, co tutaj jest, jest wart 5529 zł. Oczywiście to wcale nie, on tyle wcale nie kosztował, bo nie dość, że niektóre części są ze starego sprzętu, znaczy niektóre części, czyli tak naprawdę połowa RAMu, wentylatorki i dyski twarde, reszta wszystko było wymienione. Ale oczywiście tak, kartę graficzną kupiłem używaną, lekko używaną na gwarancji, o wiele, wiele, wiele taniej, bo tutaj jest niby za 3320, ja kupiłem ją chyba za 1850 zł. Co tam jeszcze? No i w sumie to było chyba jedyna rzecz, którą kupiłem taniej, kapa. Reszta jest znówka sztuka praktycznie, tylko karta graficzna właśnie była używana. Oczywiście RAMu miałem właśnie 8 giga sobie dokupiłem i tak dalej. No ogólnie wiecie, no wydałem dosyć sporo, ale myślę, że było warto. Chociażby wczoraj takiego zrobiłem streama na powrót mój i właśnie... sami widzieliście pewnie niektórzy, którzy byli na tym streamku, że grałem sobie Need for Speeda najnowszego na Ultra i wszystko działało pięknie, jeździłem sobie, bardzo mi się przyjemnie grało, wszyscy super wszystko widzieli, no było wypaśnie, tylko właśnie bardzo mnie boli ten problem z tym kernelem i właśnie boli mnie to, że ten komputer się resetuje i nie działa na pełni swojej możliwości. Oczywiście z tym problemem się na pewno szybko uporam, tutaj mam małą pomoc w postaci kumpli, którzy też są informatykami i też wiedzą co i jak, więc myślę, że rozgryziemy to szybciutko. No i zestaw tak wygląda. Oczywiście tu nie chodzi o żadny pochwal się, tak? Opowiedziałem z grubsza, także też przepraszam, jeśli powiedziałem jakąś pierdołę największą, bo prawdopodobnie wiecie jak to jest, jak ja nagrywam, to czasami się nie skupiam na tym, co mówię i później wychodzą jakieś takie chore kwiatki, że nie wiem, powiedziałem na przykład, że zamiast o ramie to powiedziałem o hercach jakichś i że wychodzi na to, że na przykład mam 16 herców na procesorze, czy coś takiego, nie? Jakieś takie totalne pierdoły, ale oczywiście no weźcie tutaj pod uwagę, że mogłem się gdzieś pomylić, także możecie sami sobie zobaczyć ten zestaw, tak jak mówię, wrzucam nam z Moreli mój koszyk i jeszcze tam dodałem notkę właśnie, że chłodzenie na CPU jest inne. Także tak to wygląda, no to właśnie tak jak mówię, nie chodzi o pochwal się, niektórzy chcieli wiedzieć coś więcej o tym sprzęcie, tak on wygląda teraz, jest naprawdę mocny, silny i zajebisty. Co do peryferii, to już zupełnie inna bajka, to bym musiał powiedzieć w innym materiale, bo nie chcę was przynudzać, mam jeszcze tutaj lampy, wszystko, drukarki, cudawianki, więc no nie ma co tutaj gadać zbyt wiele. Opowiem o tym najwyżej kiedy indziej. Tak wygląda mój aktualny PC. Jest zajebisty, jak tylko ogarnę problemy z nim, to na pewno będziemy sobie grali we wszystkie najnowsze produkcje na naprawdę full HD w wypaśnych ilościach FPS-ów i graficzkach. Myślę, że to będzie naprawdę kozak. No ale dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że ten PC się przysłuży mi i że będziemy tutaj mogli fajnie wszystko nagrywać na nim. No i koniec tej tutaj pochwal się sprzętem Robinie. Mam nadzieję, że cebulka was nie zje i że za bardzo mi tam nie ściukujecie w dół tego filmiku. Jeśli podoba wam się ten zestaw i sądzicie, że jest spoko, ewentualnie jeśli po prostu chcecie, to możecie dać łapkę w górę, ja tam nie zachęcam, nie mówię, że musicie, że tam o, dajcie 1000 łapek w górę, to zrobię filmik o tym, jak niszczę komputer, hehe, czy coś. Nie. Ja tam nie jestem taki, więc po prostu możecie dać łapkę w górę, jeśli sądzicie, że to jest fajny zestaw, albo że wam się po prostu filmik podobał. Także, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa. Mam nadzieję, że właśnie tak jak mówię, zestawik będzie spoczy się sprawował. No zobaczymy, jak już rozwiążę wszystkie z nim problemy, jak podkręcę, to dopiero będzie bestia. Fajnie by było zacząć streamować w Full HD, no i jeszcze myślę o 60 FPS-ach, bo wiem, że Hitbox chyba jest w stanie w Full HD 60 FPS-ów streamki puszczać, ale to jeszcze zobaczymy, jak będzie się sprawował ten setupik już po OC, już po rozwiązaniu wszystkich problemów. Zobaczymy. Na razie to tyle, więc trzymajcie się. Cześć, pa pa!